Witam Was. Dzisiaj będzie film na kanale, jakiego jeszcze nie było. I ja jestem w ogóle, jak już wiecie o tym, zwolenniczką gatunków, przy których specjalnie nachodzić się nie trzeba, ewentualnie jakieś cięcie zrobić, ponieważ lubię biegać z sekatorem. Ale dzisiaj przedstawię Wam właśnie gatunki, które może nieco odrobinę warto się wysilić, żeby później cieszyć się z ich fantastycznych kwiatów. Jedna z tych roślin kwitnie zimą, druga wczesną wiosną, a jeszcze inna na przykład wymaga porządnego zabezpieczenia na zimę, żeby w ogóle zakwitła nam. Chociaż nie, ona kwitnie na pędach tegorocznych, więc nie będzie problemu z kwitnieniem, jeżeli nam w ogóle przezimuje. I na pierwszy rzut właśnie poszedł ten oto prusznik. Spójrzcie, jak on pięknie się rozkrzewił przez cały sezon, bo on był taki malutki, jak został posadzony do tej większej donicy. I w tej chwili już jest godną pozazdroszczenia rośliną. Tym bardziej, że on już kwitł. On kwitł w okolicach czerwiec, lipiec takimi niebieskimi kwiatkami i dosłownie calusieńki jest nimi obsypany. One są bardzo mocno, intensywnie niebieskie, więc świetnie na przykład wyglądają, kiedy w tle posadzimy buk i na przykład przed nimi posadzimy tego prusznika. Jest to gatunek, który może nam na przykład przez 3 zimy dobrze zimować, jeżeli zrobimy to, co Wam za chwileczkę powiem, a 4 zimy może go coś wykończyć i no niestety musimy się wtedy pogodzić z jego stratą. Mimo to uważam, iż warto ponieść takie ryzyko. I od razu mówię Wam, jeżeli mieszkacie na północnym wschodzie naszego kraju, to absolutnie zrezygnujcie w ogóle z. No nie, myślę, że nawet nie warto się w to bawić, bo będziecie zawiedzeni wiosną, że ten prusznik nie przetrwał zupełnie. Natomiast jeżeli pochodzicie na przykład z północy Polski, tak jak ja, albo z okolic Wrocławia, to myślę, że możecie zaryzykować i spróbować go przezimować. On lubi stanowisko ciepłe, słoneczne, glebę wapienną i tak jak już wcześniej wspomniałam, kwitnie w okolicach, jeżeli chodzi o tego, bo to jest odmiana Wiktoria i ona jest zimozielona, natomiast bywają pruszniki, które są częściowo zimozielone, czyli częściowo gubią na zimę liście. I te są troszeczkę łatwiejsze, jeżeli chodzi o nasz klimat w uprawie, natomiast przy tym właśnie się trzeba nagimnastykować przy zabezpieczaniu go na zimę. I teraz absolutnie odradzam zabezpieczenie prusznika agrowłókniną wokół, budując jakąś konstrukcję, bo to nie ma najmniejszego sensu, gdyż roślina ta przemarza od korzenia. I dlatego warto jest wyściółkować ją mniej więcej na wysokość około 5-7 cm tutaj kompostem i w ten sposób również zabezpieczymy go przed suszą fizjologiczną, jaka to grozi roślinom zimozielonym. Czyli to jest taka susza, jakbym Wam najprościej wytłumaczyć, jak przyjdzie mróz, to roślina nie ma jak pobierać wody. I w tym momencie usycha. Bardzo często jest tak właśnie, że usycha z drugiej strony trawy, na przykład gnije, ale to już zupełnie inna bajka jest. W każdym bądź razie, jeżeli po zimie ten prusznik będzie miał takie brzydkie, brązowe końcówki, mimo tego zabezpieczenia na dole, to po prostu musimy je ściąć sekatorem, ładnie formować nowy kształt tej naszej rośliny i ona pięknie odbije i będzie nam kwitła, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, jest to roślina, która kwitnie na pędach tegorocznych i to jest prusznik Wiktoria akurat. I jeszcze chyba wiecie co, jakiś właśnie nie pamiętam jaki czas temu, ale myślę, że ze 4 albo z 5 lat temu miałam w swojej ofercie prusznika i on zimował u nas na północy w donicy i przezimował, tak więc to nie jest jakaś taka strasznie mrozoodporna roślina, natomiast to też nie jest roślina na nasz klimat. Trochę się jedno z drugim mija, ale mimo wszystko właśnie tak jest. Tak więc tyle, jeżeli mowa o pruszniku. Tutaj mam kolejną roślinę, która jest już rośliną, która w naszym klimacie daje sobie radę, chociaż również znowu ten rejon północno-wschodni jest tą grupą ryzyka i tam no nigdy nie dam 100% gwarancji. Natomiast jest to Itea. I to jest ten gatunek, który tutaj widzicie przede mną. Jest to roślina, która rośnie sobie w formie krzaczasto-krzewiastej, dorasta gdzieś do około 1,5 metra wysokości, nawet troszeczkę mniej, ja myślę, że nawet do metra wysokości. W sumie nie widziałam większej Itei. I ona kwitnie w czerwcu takimi liszkami. Jest po prostu masy takich liszek drobnych, takich kwiatuszków podłużnych na tym gatunku. Wygląda to naprawdę obłędnie. Jeżeli chodzi o stanowisko, to świetnie znosi również stanowisko półcieniste, tylko musicie pamiętać o tym, że na tym stanowisku półcienistym ona troszeczkę mniej się wybarwi, ponieważ ona bardzo ładnie wybarwia się jesienną porą, więc to jest to roślina nie dość, że atrakcyjna latem, to również atrakcyjna jesienią i ona wtedy ma taki bordo, głęboki bordo kolor liści. Tak więc Itea. I tutaj znowu, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tego gatunku, robimy zupełnie tak samo jak w przypadku prusznika, chociaż ma zupełnie inne wymagania glebowe, natomiast stosujemy również ściółkowanie na dole.
W ogóle ściółkowanie, no a propos właśnie ściółkowania, może Wam powiem taką ciekawostkę, że część ludzi w tym roku ma bardzo poważny problem ze ślimakami i jeżeli na przykład będziemy ściółkować naszą glebę taką delikatną, delikatną, cienką warstwą kory, to jest szansa na to, że ślimaki w pewnym momencie przestaną przychodzić, ponieważ ślimaki nie lubią kory. Ale nie tyczy się to oczywiście tych takich warstw grubych kory, gdzie czasami są całe rododendrony i połacie różnych roślin wysypane właśnie takim na przykład 7 albo 6-centymetrową warstwą kory, ponieważ tam właśnie to jest, są warunki sprzyjające rozwojowi różnego rodzaju robactwa, jakichś insektów. Tak więc mówię tutaj o cienkiej warstwie kory. Albo na przykład, tylko że to akurat ślimaki nie lubią, ale bardzo dobrze jest na przykład też rozsypywać cienką warstwę trawy skoszonej, żeby ściółkować. Tylko cienką warstwę, pamiętajcie o tym, nie grube kożuchy trawy. Ale czekajcie, bo tutaj mówiłam właśnie o tej i zapomniałam chyba wszystko, co chciałam już Wam powiedzieć. Tak jak być może wspomniałam wcześniej, jeżeli nie, to teraz Wam jeszcze raz powtórzę. Jest to roślina, która lubi ziemię lekko kwaśną, więc towarzystwo na przykład rododendronów, modrzewnicy, azalii, w ogóle roślin kwasolubnych będzie jej bardzo mocno służyć. I myślę, że to też jest taki gatunek, który jest dosyć mocno jeszcze zaniedbany, jeżeli chodzi o nasz kraj, ponieważ trzeba go odpowiednio zabezpieczyć na zimę. I kolejną rośliną będzie ten oto... Nie wiem, jak go pokazać. Może tak, zimokwiat. I teraz tak, jeżeli chodzi o zimokwiat, jest to roślina, która może mieć odczyn, jeżeli chodzi o ziemię, to obojętna, również stanowisko osłonięte, dlatego jest to, że to jest gatunek, który kwitnie w grudniu. I teraz, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tych pąków kwiatowych, które on właśnie zaczął wytwarzać na zimę, to dobrze jest zbudować wokół niego właśnie konstrukcję zagrubkniny, żeby mocne wiatry po prostu nie zniszczyły tych pąków kwiatowych. Kwitnie w grudzień, marzec, takimi żółtymi kwiatkami z środkiem bordo. Bardzo ładnie wygląda i bardzo ładnie pachną te kwiaty. I tak jak wcześniej wspomniałam, ziemia obojętna, stanowisko osłonięte i kolejny gatunek dosyć ciekawej rośliny, o którą warto zadbać zimą, to jest zimokwiat. Tutaj nie wygląda dosyć ciekawie, a jeszcze wcześniej, bo nie wspomniałam przy tej idei, jeżeli ona faktycznie po zimie również przymarzną jej tej końcówki, to także w rękę bierzemy sekator i ją tniemy, ona cięcie toleruje. Zimokwiat niby cięć nie lubi, natomiast ja jestem zdania, że... Znaczy inaczej, my po prostu tniemy wszystkie rośliny, bez względu na to, czy one lubią cięcie, czy nie lubią cięcia, bo zazwyczaj, jeżeli chodzi o to cięcie, to głównie chodzi o to, żeby nie psuć formy danego drzewa. Czyli na przykład jak nie tnie się oczarów, to żeby one rosły jednak w kształcie tego odwróconego trójkąta, natomiast jeżeli go zetniemy, no to one w ten sposób przestają rosnąć. My tniemy nasze rośliny w celu zagęszczenia, więc ten zimokwiat również będzie krzewem dorastającym do około metra, dwóch metrów wysokości i dlatego chcemy, żeby on się rozkrzewił. I kolejną rośliną, która właśnie książkowo cięcia nie lubi, jest judaszowiec. I to jest dosyć często zadawane pytanie przez Was, dlaczego mój judaszowiec nie kwitnie. Ano dlatego, że musicie się dowiedzieć, w jaki sposób w ogóle został on rozmnożony. Bo jeżeli okaże się, że on został rozmnożony z nasionka, to jest szansa na to, że on w ogóle nie zakwitnie. Albo zakwitnie po bardzo, bardzo, bardzo długim okresie czasu. Tak jak magnolie z nasion, które no, czasem... Najlepiej jest po prostu kupować u pewnego źródła rośliny, bo macie pewność, że możecie o wszystko zapytać i wiecie, skąd ta roślina dana pochodzi. Ale mniejsza z tym. Judaszowiec. W młodym wieku również wymaga od nas okrywania tej agrowłókninką, żeby nie bezpośredni zimny wiatr zimowy na niego nie wiał, ponieważ judaszowiec kwitnie z pnia różowymi kwiatkami. I on naprawdę wygląda zjawiskowo, bo zazwyczaj on to robi zanim wypuściliście. A później te liście również zmieniają się w kolorach ciepłych, kolorach jesiennych albo w kolorze bordo, w zależności od gatunku. I dlatego one w ogóle są same w sobie bardzo atrakcyjne, te liście, ponieważ są w kształcie serduszka. A mogą też być takie podłużne bardziej, ale akurat my mamy w kształcie serduszka. I więc zabezpieczamy zupełnie tak samo jak zimokwiata. Jeżeli chodzi o podłoże, to jest roślina, która lubi piaszczysto, gliniastą glebę. I również stanowisko osłonięte, jednak musimy mu zapewnić, żeby właśnie ten zimowy wiatr na niego nie wiał. Późniejsze dorosłe okazy, musicie też o tym wiedzieć, bardzo dobrze radzą sobie z zimą, wtedy już okrywać ich nie trzeba. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o te gatunki dziwne. Mam nadzieję, że któryś z tych, o których mówiłam, przypadł Wam do gustu. No i do zobaczenia kolejnym razem.